Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kolejny z serii Zwierzakowo nie było 2 tygodnie, także może się stęskniliście. To sobie co? Zaczynamy oczywiście, czekajcie, otworzymy sobie. I musimy przebierz się w strój weterynarza. Chodź tutaj nam Markusa w ogóle ten pochwalić. Tutaj naszą panią też. Musimy pochwalić i dać jej awans, bo się jej należy. I od razu chodź awansować. Super. Czy tu muszę wyrzucić myci? Tak. Dziękuję pani Gomez. Jedno się ze świecą szukać. To w sumie racja, bo Markus bardzo dobry pracownik. Okej. Okay. A, jak się cieszę. To nieco coś mi mówiło, że jest pani świetną szefą. Wbrew temu, co nie gadaje, Markus. Okej. Okay. W ogóle miałam łazienkę zbudować, ale nie może dzisiaj, w dzisiejszym odcinku. Ona będzie taka, widzicie, sami malutka. Ale zawsze już coś będzie. No i tutaj bym musiała już też poogarnąć tą. Podokańczyć, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Czy ktoś tu kogoś bada? Nie. Powitaj pacjenta. Naprawdę. O Jezu, tu musimy śmieci wynieść. Ale czy ja mogę wynieść te śmieci? Ja nie mogę wyrzucić śmieci. Czekajcie. Muszę kupić kosz na śmieci. To mnie też denerwuje, że muszę mieć jakby 2 kosze. W sensie takie... Weźmy sobie może jakiś ładny ten. To nie jest spoczko. Okej, się tak nie rzuca w oczy. Dobra. Czemu ty nie jesteś przebrana? Przebierz się w strój weterynarza. No jak to? Co ty zamyślisz? No hello? Weź ty mi powitaj w końcu pacjenta. Dalej, dalej. To już godzina jest otwarta, nikogo nie wyleczyłyśmy. Co ty zamyślisz? Dobra. A, bo ona wzięła naszego pacjenta. Dobra. Przepraszam, przepraszam. Nie było w ogóle pytania. Okej. Okay. Matka, ja cały czas tu mam wrażenie, że tu jest seria jakaś tacka leży, coś. Uff. Niedobrze, jak tam, słodziaku? I dobra, badanie. No to sobie zbadamy uszy, zmierzymy temperaturę i zbadamy oczy. Zobaczymy, czy to nam bardzo pomoże i... Kurde, jestem tutaj, tej liczba ocen, jestem ciekawa. I zaraz sobie wypróbujemy chyba te zarządzania. Jestem ciekawa, czy bez szefowej sobie dają radę nasze nasi pracownicy. Dobra. Leczenie, co my tu mamy? Zastrzyk, proszę bardzo. Czekaj, tu musi zacząć... Markus, gdzie on jest? Czekaj, on na pewno był następny. Ej, ale gdzie jest Markus? Tutaj nadal ten. Dobra. Chodź powitaj pacjenta. Dobra, widzę, że Markus idzie. Śmieci poszedł wynieść. O. Ej, mnie to tak bawi. Coś on jest jeszcze taki chory w ogóle. Czekajcie, chcę ładniejsze ujęcie. O. Patrzcie na to, on jest jeszcze taki chory w ogóle. Dobra, ale nie śmiejemy się. Czy ja mogę go w ogóle zbadać, bo klikam, ale nie mogę. Okej, dobra, teraz chyba pójdzie. Matko, ile tu jest tych kotełów? Dobra, widzę, że tutaj idzie. Ludzie chodzą, cieszmy się. Markus, mam nadzieję, że pójdziesz pracować. Okej. Kacper? Czekajcie, Kacper? Kaper. Zbadaj uszy. Rozpocznij badanie. Co się znowu stało? Ostatnio, jak mi się tak stało, to była bardzo nieprzyjemna sytuacja, bo potem zmarł pacjent. Hello. Nie rozmawiaj z żadnym Simem. Ty musisz jej pacjentów badać, a nie jakieś tam rozmowy inne. Duperele, zbadaj pyszczek, zmierz temperaturę. Nie, czy to nie będzie pta.
Operacja. Dobra. O nie, jednak nie dobra. Markus, weź ty mi idź, go za chwilę skrytykuję. Wygłoś mu inspirującą przemowę, bo tak to nie może być. Co on sobie myśli? Dobra, mamy pieniążki. Czy tu jest jakiś zjazd kotów czy coś? Bo chodź sobie powitaj pacjenta. Przecież Markus może tu wejść i tutaj są drzwi, wszystko. A, czekaj się. Okej. Schowam do wyposażenia na razie. Markus, ja cię obserwuję, bo mi się nie podobasz. Nie po to cię chwaliłam, żebyś teraz mi tutaj takie akcje odwalał. Oj, 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 oj. No nie wiem, nie wiem. Nie podoba mi się to. Dobra, ale zajmijmy się tutaj. Zmierz temperaturę. Obejrzyj skórę i sierść, bo ma niebieską. To nie jest normalne. I sobie przyspieszę. To jest ten pan. A ten pan chciał, żeby pewnie jego kot był szybciej ten. Badany. Dwa. Czemu dwa? Czemu dwa? Wiem, że tu jest brud, ale spokojnie. Czekajcie, muszę zobaczyć, czy ta jeździ. Leczenie. Aha, dobra. Rozpocznij badanie. Chodź. Idzie? Czy nie idzie? Halo? Tu muszę drzwi w ogóle wstawić, serio. Oj, trochę mamy tych ludzi. Chyba ten czwarty weterynarz, to powiem wam, że jest dobry pomysł. Ej, ja muszę ją jeszcze wysłać na szkolenie. I sobie teraz weźmiemy operację i zoperuj. Później ja bym chciała, żebyś opłaciła jej szkolenie. Dobra. Mało pieniędzy mamy, jest, moi drodzy, 14. Kurde, nie wiem, kto był pierwszy. Dziękuję, że inwestujesz. Proszę cię bardzo. O matko. Oj, ten marketing, moi drodzy, naprawdę widzę, że szalejemy. Czekaj, ona jeździ. I co się teraz stało? W sensie. Powitaj pacjenta niecierpliwie. Ej, no kurde, nie podoba mi się. Co tu się tyle rzeczy dzieje na raz? Hello? A później mamy dwa. Przepraszam, ale ja ci za coś płacę, a nie za stanie. Ty już tu stoisz trochę, wiesz? O matko. Dobra, weźmy sobie tego pieska. No, o, zajmiesz się tym psem. Fajnie, w końcu. No kurde, ej, co się dzieje dzisiaj? Weź może już go uspokój od razu. Później badanie. Chciałam, żeby dzisiaj troszkę krócej popracowali. No ale no tak, to nie może być, bo tylko 1600. No to co to są za pieniądze? Bardzo słabo. Dobra, już wiesz, co mu jest. Przysmak daj. Okej. Widzę, że się dzieje, no to już nie wpuszczamy nowych klientów. Dobra. O proszę, który jest wasz piesek? Ten wasz piesek, ale ten piesek był tu szybciej, to bierzemy sobie tego pieska. Chodź. Zdobyty styl życia. O, jaki mamy. Miłośniczka bliskich więzi. Chyba z psami tylko. I ze zwierzę, i z kotkami. Dobra, chodź. Mam nadzieję, że to będzie coś szybkiego. Ajajaj, naprawdę dzisiaj to nie jest jakiś super dzień. A mi się to bardzo nie podoba. Dobra, uspokój ko pioseczka. Zmierz temperaturę i
posłuchaj serca i obejrzy skórę i sierść. Matko, czy tu jest cały czas jakiś kot? Matko. Co tu się dzieje w ogóle, ej? Jakiś szał ciał normalnie dzisiaj jest. Nie wiem, czy powinnam się cieszyć, czy zamarzył 2000... Kurde, nie pamiętam, ale mi się wydaje, że ostatnio to były z 3. Jak nie więcej, dobra, leczenie. Ciasteczko, dawaj, ciasteczko. Dobra, idziesz pieska, dobra. Mówi, już 11 godzin, za chwilę pracownicy mi będą narzekać, no sorry, ale... Tak wyszło. Już tutaj nikogo nie ma. To git. Tutaj śmieci muszą być wyrzucone. No poczekamy aż już jak Dominik wyleczy. No bo co zrobimy? Nic nie zrobimy. Ona tutaj sobie posprząta w międzyczasie. Szkoda, że nie można jakby wysłać już kogoś do domu, a ktoś nadgodzin. Dobra. To zamykamy, moi drodzy. Ile mamy utargu dla nas? 2900. Prawie 3. Dobra, jest spoko. Wystrój widzę, że może być lepszy. Jak tu nasi neutralne? Niezadowolony jest Markus. Musimy z domu zaradzić. Nie mogę go stracić. Za dużo z niego, za niego zainwestowałam. Dobra, to ludzie, idźcie sobie stąd. I jak już w sumie tu jesteśmy, to możemy też tutaj coś kupić. Skoro chcą, żeby było ładniejsze, no to zrobimy to oczywiście. Tak. Tutaj będę ten sprzęcior. Jeszcze będę to jakieś kwiatuszki albo coś. Kwiatuszki zawsze dodają dużo takiego wow. Jakieś takie... Ach... Takie sporawe jakby... W sensie nie sporawe, tylko żeby objętościowo były duże. A może takiego sywalniemy? Nie, ale to już pójdę chyba w te, które tu są. Ja już nie będę tak szaleć. Dobra, tu dam jedno. Tu dam drugie. Tu bym dała może jakiś blat albo coś takiego. Czekajcie, zobaczmy tu. Czy tu bym miała jakiś taki ładny pomarańczowy blat? Pewnie nie. O, soliczek może jakiś by był. Taki na jedno by się przydał, ale taki to jest średni. A te to już są takie... Ten jest spoko nadal, w pomarańczowym bym musiała mieć. Ten też w sumie mógłby być, ale nie ma w kolorze. Uwielbiam to. Przecież żeby to nie wyglądało, to jest taki typowo domowy. Ej, nie wiem, może to jakąś figurkę albo coś. Nie wiem. Ale to są na przykład takie, to by było spoko. No to już tak średnio. Ale ten kotek jest cute. I piesek, ja będzie się postawiła. Ale dobra, nie będę szaleć. I co? Okej. Dobra, to co, lecimy do domku i widzę się z wami już następnego dnia. Mamy następny dzień, tutaj nasza Dafne już się ogarnia i tutaj tak, zaszły malutkie zmiany w naszym domku, mamy piekarnię, tutaj było coś innego, jak kupiłam przez pomyłkę i kupiłam przede wszystkim kuwetę dla kota, bo zapomniałam o tym i w nocy jakby poprzedniej simowej, wiecie, się tak, po prostu miał taką ikonkę, że chce siku chyba czy coś takiego i także kupiłam tą najdroższą, bo ona jest najfajniejsza, chyba za 400 simoleonu, bo ona tam ma laserowe takie coś. Także co, moi drodzy, otwieramy i zobaczymy, jak to będzie. Niech chwilę sobie popracują sami, później tam pójdziemy, a tak sobie będziemy mogli chwilę, wiecie, coś poogarniać. Zawsze już nie musimy przychodzić najwcześniej i ten pomaga. Gdzie jest nasz kot? Kocie, gdzie on jest? W sensie ja go nie widzę. Gdzie on polas? Patrzcie, jaki słodziak. O matko. O nie, czekajcie, gdzie mam ładne zdjęcie kotełka.
Czy ja mogę ładne zdjęcie kotełka? Halo? Proszę pana? W ogóle nie z powietrzu? Gdzie on leci? Gdzie on leci? Jedzie, jaki on jest słodki. Gdzie on chodzi sam na spacer, ej? No, głuptasek mały. Jak on śmiesznie biega. Dobra, bawi mnie to, ale nie, przestańmy. Także co? Mi się wydaje, że sobie Dafne, wiesz co, ty tu powinnaś mieć jeszcze maseczkę chyba. Nałóż sobie tą maseczkę. Ci się należy. Ja bym chciała kotka, weź go zawołaj, żeby on wrócił do nas, co? Leci, patrzcie jak zasuwa. W jakim tempie on leci do nas? Czekaj, gdzie on jest? Panie, mały. Usiądź sobie. O, albo wiem, o, połóż się tu na łóżku, moja droga. Mini dzień spadł przed pracą, za chwilę tam pójdziemy, bo musimy. Ale uśmiechnij się, moja droga. Jak ona jest w ogóle niezadowolona, czy wy to widzicie? Jak ona się martwi tym, że jej pracownicy są sami. Widzicie, jaka to jest szefowa? Kurde, no. Ale dobra, weź chodź sobie zdjąć tą maseczkę. Gdzie to się tutaj? Zdejmij maseczkę, bo już jesteś niedługo. Coś jest nie tak? Aha, ten termostat zaś nie ma. O, matka. Kolejne problemy. Jest nasz kotek. Ciekawe, kiedy będzie miał urodziny po Głaszczu. Na dzień dobry i za chwilę zobaczymy, jak tam jest. Na razie nie widzę żadnych w ogóle zysku, także poczekamy może, co? Co wy na to, żeby poczekać? Chyba poczekamy. Bo chciałam tam iść i zobaczymy, co z tego będzie, bo no... Oj, 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 nie widzę tego za dobrze. Matko, jak to jest ładnie. O, lep sobie bałwanka. Czemu nie? O, tutaj mamy kudłate rozczulenie. Cute. Dobra, chodź. A czy z kotem możemy coś zrobić na zewnątrz? W sensie... Pewnie nie. Lep bałwana. Czemu nie możesz lepić? Ale pewnie jest jeszcze za mało śniegu. Pochwal. A, czekaś. Wygłoś kazanie o piciu wody z kałuży. No tak średnio. Opieka. Podnieś to nie. Przyjazne. Poznaj. Co to za... młody? O kurde, czy wy to widzieliście, jak nam skoczyło 1400-200 simoleonów? Nice. Ha, dobra. Dafne i Fiona się teraz bardzo przyjaźnią. Wiecie co, trzeba troszkę czasu spędzić ze zwierzaczkami na świeżym powietrzu. Jak chcę jakieś ładne ujęcie, mogę? Taki ładniusie. Ale ładne tło masz. Kurde, ci ludzie mi przeszkadzają. Czekajcie, muszę się w tą stronę obrócić. O kurde, jakie tło. Ja cię kręcę. Pięknie. Dobra, ale chodźmy do naszego tuptusia, moi drodzy. Bo nasz tuptuś widzę, że jest głodny. Chodźmy. Ale nie, przecież masz. Podaj przysmak może. Kurde, ale dziwne. Dobra, bonusy. Kurde, nie wiem, nie sprawdziłam, czy tam bonus coś tam urósł. Okej, mamy 4 godziny, jesteśmy 420, spoko. Nie wiem, może na koniec zmiany. Albo nie, sprawdzimy dzisiaj cały dzień. Czy ty możesz przestać pić te szklanki? Dziękuję. Uff. Jak mnie to denerwuje, to jest masakra. Dobra, ale może przyspieszmy, co? Bo jestem bardzo ciekawa, jak tutaj wyjdzie.
jest 14, może do 16. Oczywiście, wiecie, to nie będzie porównywalne, jak nie wiem, wczoraj mieliśmy chyba 11 godzin otwarte. No to nie zrobię takiej samej kwoty. No i też jest ich dwóch. Ale wiecie, aha, jeszcze jedno. Opłać rachunki przede wszystkim, moja droga. No widzę to słabo. I sobie też dalej przelejemy za chwilę pieniążki. Nie wiem, mi się wydaje, że 2000 możemy na spokojnie. Raz, dwa, trzy. Pięknie. Potwierdź przelew. Pięknie. Brent nie, teraz nie możemy na chwilkę. Ej, szału jakiegoś powiem wam nie ma. Dobra, pobawmy się z kotełem. 7 godzin, 3000, czy 550, bardzo ładnie bym powiedziała. Dobra, zamkniemy i sobie zobaczymy. Należne wynagrodzenie, koszty marketingu, tu nie możemy sprawdzić. Neutralna i tutaj wszystko dobrze podrosło, niezadowolony jest, ale dobra, temu zaradzimy w następnym odcinku i powiem wam, że ładnie poszło. Jestem zadowolona, jeśli chodzi o klinikę, z tego, jakie są przychody, bo wiem, że w restauracjach jest tak, że praktycznie tam chwilę po otwarciu, wiem, i już macie jakieś te, że restauracja zaczyna przynosić straty czy coś takiego. Także jest to bardzo denerwujące. Także co, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Troszkę krótszy, ale mam nadzieję, że miło wam się oglądało. Zapraszam na mojego Twittera, do subskrypcji i do usłyszenia do następnego. Pa, pa!